Ja się krótko przedstawię. Paweł Ławiński, pracuję od ponad roku dla firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie dla mediów, prasy, które się nazywa Cases i Associates. Mieści się w Barcelonie. Główną siedzibę mamy w Barcelonie. Wcześniej, pewnie Państwo niektórzy mnie mogą kojarzyć, pracowałem ponad 22 lata w Gazecie Wyborczej. Kończyłem jako zastępca redaktora naczelnego. Paradoksalnie odpowiedzialny też za pewne multimedialne przedsięwzięcia tej firmy. Tytuł tej prezentacji no, trochę nie spadł mi z sufitu, bo w 2007 roku Cases opublikowało książkę Vittorio Sabadina, dziennikarza włoskiej La Stampy, który był zafascynowany zmianami cyfrowymi w świecie mediów. I w tej oto książce Artur Salzburger, którego kojarzycie, młodszy właściciel właśnie New York Timesa, również zafascynowany tymi wszystkimi zmianami, powiedział wprost w 2013 roku: nie będzie się już ukazywać New York Times w formie drukowanej. No tak, ale cóż, mamy 2013 rok i jak popatrzymy na tą rzekę, w której płynie New York Times, ale też płyną inne media, których głównym biznesem dotąd był jednak druk, a będę tu głównie mówił o dziennikach, które no, najtrudniejszą drogę przechodzą w zderzeniu z mediami, które operują w czasie realnym. No i jak moi poprzednicy też już zauważyli, oczywiście dochody i przychody reklamowe spadają, media tracą papierowe, właściwie już straciły ogłoszenia drobne i cały ten biznes, ale wciąż jest to największa ryba w naszym portfolio. I powiedziałbym wręcz ogromna. Mamy oczywiście strony internetowe, tak? Działamy na tym polu. One są szybkie, agresywne, jedne lepsze, drugie gorsze. No ale rzeczywiście to, co mówiła pani też, jest pewna różnica, bo media drukowane wciąż cieszą się bardzo dużym prestiżem i ich czytelnik jest dość prestiżowy dla domów mediowych. Troszkę mniej, powiedziałbym, atrakcyjna jest przestrzeń internetowa, zwłaszcza w dobie adblocków. Oczywiście w 2010 roku Steve Jobs prezentował nam tablet. No, mówiło się, że będzie to rzeczywiście przełom i że to najbardziej wyrafinowana technologia przenoszenia wiadomości do czytelnika będzie takim prawdziwym pomostem. Coś w tym jest. No i oczywiście to, co też już było powiedziane, gwałtownie rośnie ta najmniejsza rybka z punktu widzenia przychodów reklamowych, wydawców prasy bądź też grup mediowych. No ale ona jest szczególną rybką, gdyż przede wszystkim bardzo kompulsywne wrażenie po stronie odbiorcy pozostawia. Człowiek się tak przyzwyczaja do tego urządzenia, że w gruncie rzeczy śpi z nim, je śniadanie, kolację. No i ten nasz medialny ekosystem tak właśnie wygląda. To są dane, które zebraliśmy z rynku amerykańskiego. Przychody największych grup drukujących prasę codzienną spadają oczywiście. Jest to dość dramatyczny spadek w niektórych grupach. No i oczywiście można powiedzieć, no rosną te przychody internetowe, ale rosną dość powoli i być może niewystarczająco szybko. Jeśli chodzi o
o sprzedaż bezpośrednią, tak? O to, że ktoś powinien zapłacić, żeby sobie przeczytać gazetę, no to ona jest stabilna. Mimo spadków sprzedaży egzemplarzowej, ale być może jest to rekompensowane podwyższaniem cen. Stąd też tutaj pojawiły się wszystkie możliwe sposoby, to jest teraz oczywiście modne za oceanem, formy monetyzacji treści za pomocą paywalli. No, New York Times ma pewne osiągnięcia, choć oczywiście nie są to jeszcze idealne sytuacje. Co jeśli będziemy mówić o zasięgu? Otóż znów portfolio grup mediowych, czy mnie dobrze słychać? Przepraszam, bo ja słyszę siebie, tak? Przepraszam. W portfolio grup mediowych znów tak naprawdę największa grupa czytelnicza to jest słowo drukowane. Nie wiem, każdy oczywiście może dobierać cyferki tak, żeby wyszło na jego, więc ja trochę przekornie, spodziewając się tutaj najbardziej dramatycznych cyferek pokazujących spadki. Otóż na świecie, wyobraźcie sobie Państwo, od 2007 roku wciąż obserwujemy wzrost czytelnictwa prasy drukowanej, dzienników, tygodników. No oczywiście za sprawą takich oto regionów jak Azja, jak Bliski Wschód czy Afryka. No oczywiście jest też ta gorsza strona medalu, czyli tam, gdzie się przeniesiemy już w obszary, w których króluje cyfra, no widzimy, jakie to są spadki, oczywiście są to średnie, więc można sobie też wyobrazić, jak niektóre media tracą gwałtownie tego czytelnika. No ale cóż, mamy te strony internetowe, gazety je mają, liczą na to, że one się będą powiększać. 60% ludności do 2015 roku w takim globalnym ujęciu będzie miało jednak dostęp do internetu. No niestety niewiele możemy tu liczyć w Europie, bo my jesteśmy już i tak daleko, dość mocno zaawansowani, choć do Stanów Zjednoczonych i Australii nam jeszcze daleko. Ale jest też jakaś taka dobra wiadomość, bo oto się okazuje, że już 40% czytelników gazet w druku używa ich i czyta je online. Nie wiadomo do końca, jaki jest procent tych, którzy przyszli, a jaki jest procent tych, którzy definitywnie odeszli, ale jest też pewien koncept, zamysł, że duża część z tych 40% po prostu czyta gazetę, a następnie wraca do jej stron internetowych czy innych możliwości. Cóż, tablet. Tablet, rzeczywiście dość ciekawe dane w Ameryce. Zaobserwowano otóż tablet. Powoli użytkownicy tableta i smartfona doganiają w konsumpcji wiadomości codziennych komputery. Oczywiście Ameryka jest wielce nasycona. To, co jest ciekawe, to otóż 6 z 10 właścicieli tableta zamieniło wydanie papierowe na subskrypcję digitalną i kopię bądź też zaawansowaną formę gazety na iPadzie czy innym tablecie. To dużo. Może się to przenieść do Europy. Uwaga. To jest również bardzo ciekawe. Zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo zaangażowani w czytanie wiadomości są użytkownicy smartfonów i tabletów właśnie w Stanach. Powiększyła się ich potrzeba konsumpcji informacji. Ponieważ te badania były opracowywane na podstawie stron bądź też aplikacji głównych amerykańskich gazet, to nie jest średnia rynkowa po prostu wszystkiego, no to można powiedzieć, że rośnie nam, moi drodzy, czytelnik
nowy, bądź też taki, który powoli odkrywa wreszcie radość czytania. To jest również zaskoczenie. Ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem te dane, aż 78% użytkowników tabletów czyta długie artykuły, długie analizy pogłębione. Co więcej, 72% z tych właśnie użytkowników twierdzi, że czyta więcej dłuższych historii niż w ogóle zamierzało. Czyli mówiąc krótko, znajduje je w tych aplikacjach tabletowych i mimo, że nie chciało, to sobie czyta. Krótko, to po prostu widać dwie rzeczy kluczowe, czyli że użytkownicy tabletów używają, czytają wiadomości, są bardzo zaangażowani, czytają te wiadomości codziennie, to jest większość. Druga rzecz, znów charakterystyczna, czytają długie teksty, co prawdopodobnie w internecie nie jest aż taką regułą. No cóż, ten fantastyczny boom komórkowy, no te cyferki krążą w niektórych krajach zatrważająco, nawet trudno policzyć zera. Niemniej jednak, jakbyśmy spojrzeli na dane z głównych 5 państw Europy, to zaledwie, a może i nie zaledwie, bo pomyślmy, jak krótko tutaj to na tym rynku funkcjonuje, zaledwie 11% średnio użytkowników smartfonów używa, czyta wiadomości dziennie, czyli jest tu jeszcze duża przestrzeń, którą można zdobyć. Inaczej jest w Ameryce. Zwróćcie Państwo uwagę na to, ponad 60% używa tych urządzeń do czytania informacji prasowych, w cudzysłowie, w każdym razie do czytania informacji wytworzonych przez newsroomy gazetowe. To może przelecę, żeby już nie nudzić. To jest zła wiadomość dla mobili na razie, no bo poniżej 1% to stanowi przychody grup mediowych w Stanach Zjednoczonych, no ale za to wzrost jest duży. Między 2010 a 2011 tak jakoś skoczyło, więc to się też może rozwinąć. Dobra wiadomość na razie, że z urządzeń mobilnych bardzo duża część ruchu ląduje na stronach internetowych wydawców. Chyba w Polsce nawet widziałem dane, że główne gazety również mają całkiem przyjemny wzrost ruchu. No ale wciąż, no jesteśmy już, powiedziałbym, 5 lat po przepowiedni Salzburgera, ale dalej to papier zarabia. Co więcej, patrzycie na duże firmy amerykańskie choćby, ale nie tylko, duże firmy europejskie, to dzięki temu, że mają kompetencje w newsroomach, dzięki temu, że to są dość niebanalne, niebanalna wiedza i umiejętności, dzięki temu mogą w ogóle opracowywać multimedialne strategie i powiększać ten swój udział w rynku, docierać do czytelnika tam, gdzie on jest rzeczywiście. Takie newsroomy oczywiście powstają, to nie jest pewnie żadna nowość. My tworzyliśmy taki newsroom na przykład w La Nación, Buenos Aires. To jest ciężka praca, ale to jest też ogromna siła newsroomów prasowych, że jeśli naprawdę chcą, to mogą dokonać, no nie wiem czy cudów, ale rzeczy wspaniałych, pracować 24 godziny na dobę, zmieniając całkowicie cykl funkcjonowania, docierać do czytelnika.
No, mają oczywiście wyrafinowane systemy edytorialne, CMS, żeby obieg dokumentu był w miarę automatyczny. Kompletnie zrekonstruować powinny swoje myślenie o wytwarzaniu treści, tak jak kiedyś jednak większość zespołów była tworzona wokół dodatków, wokół produktów w cudzysłowie, które mają się ukazać na rynku. Tutaj propozycja jest taka, nie, to są w gruncie rzeczy zespoły zbudowane wokół tematów, tematyki i one same są w stanie przetwarzać informacje na dowolne nośniki i same decydować o tym, gdzie znajdą tego czytelnika, o jakiej porze dnia, czy to będzie weekend, czy nie. Dość ciekawą rzeczą jest to, bo jak Państwo zapewne wiecie, część z Państwa na pewno, no problem dzienników leży w tym, że muszą ten dziennik wydać, stworzyć i sprzedać następnego dnia czytelnikowi. Tymczasem no, media, które takie jak telewizja, internet, działające w czasie rzeczywistym, są pozbawione tego problemu. Więc dla gazet oznacza to ogromny wysiłek po to, żeby wykonać operację pod tytułem od breaking news do wydania papierowego upływa cały dzień, cały czas jesteśmy z tym czytelnikiem. Często ten jakby siła i zainteresowanie jest mierzalne już podczas pracy nad wydaniami cyfrowymi czy internetem. Zdarza się, przepraszam, chyba nie w tą stronę. Zdarza się oczywiście tak, że oto wydarza się coś naprawdę ważnego. I wtedy często już na początku, po pierwszych reakcjach wiadomo, że to będzie wydarzenie o takim zainteresowaniu potężnym, że trzeba uruchomić już wszystkie możliwe środki, a następnie wydać jeszcze oczywiście gazetę następny dzień. Ale to, co jest unikalne, chciałbym zwrócić uwagę, unikalne w kompetencjach newsroomów prasowych jest też to, że sytuacja pod tytułem niestety media elektroniczne właściwie przestają się interesować jakimś tematem, ponieważ już się popularnie mówiąc nie klika, ale prasa często potrafi odwrócić ten cykl. Zrobić to jeszcze zanim ukaże się gazeta następnego dnia, odwrócić ten cykl poprzez możliwości stron internetowych, możliwości powiadomienia newsletterami, że coś ważnego się dzieje i dzięki temu coś, co de facto mogłoby zejść niezauważone przy kompetencjach newsroomu, może jakby jeszcze raz zainteresować. Ja może przyspieszę, przepraszam, bo trochę... Prasa boryka się z kilkoma rzeczami, ale jedną z nich jest, jak tak naprawdę zarządzać informacją i treścią, którą wytwarza ten newsroom, to znaczy, co z tym robić. Jeden z modeli mówi, no, jest grupa informacji martwych kompletnie, to znaczy takich, które bardzo szybko się zdezaktualizowały, właściwie nie ma co drukować ich następnego dnia, poszło w internecie, niech sobie stoi. Jest też grupa wiadomości, które można powiedzieć przetrwają ze względu na swoją siłę rażenia i oczywiście w gazetach następnego dnia pogłębione mogą stanowić dość interesującą rzecz, ale tak naprawdę to przyszłość pewnie dzienników jest w tych dwóch ostatnich, to znaczy w tym, żeby potrafić odwrócić niezauważone wydarzenie, opisać je w sposób tak atrakcyjny, że mimo wszystko ten ktoś będzie chciał być może następnego dnia tę gazetę kupić, no i oczywiście wiadomości ekskluzywne. Cała zmiana polega na tym, że redakcja działa teraz cały dzień. Paradoksalnie, więcej czasu,
na to, żeby wydać gazetę. Dużo lepsze zarządzanie informacją, no i przede wszystkim bardziej adekwatna gazeta następnego dnia po tym, jak już to wszystko przeleciało przez wszystkie cyfrowe możliwe edycje. I w tak uzbrojeni, jakbym popatrzył na wiele firm mediowych, byłbym dość optymistyczny, bo w gruncie rzeczy to jest strasznie dużo, co można zrobić w świecie cyfrowym za pomocą newsroomu prasowego, wcale nie tracąc papieru. Dlatego trochę optymizmu. Dziękuję.